Czy niepełnosprawność intelektualna stopnia umiarkowanego wyklucza przejście badań na kategorię B prawa jazdy? Jeżeli jesteś taką osobą, to na pewno wiesz, że są trzy stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny, czyli tutaj ten mój widz, a w zasadzie osoba która się stara, to prawo jazdy jest tam gdzieś po środku. Nie ma stopnia lekkiego. Witam Pana serdecznie. Mam pytanie odnośnie badania lekarskiego kandydata na kierowcę. Mój brat ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Nie widać po nim tej niepełnosprawności. Jest osobą samodzielną, chce zrobić prawo jazdy kategorii B. I czy przejdzie badania lekarskie? Czy jak uzyskałby prawo jazdy, to zostanie skierowany po wiarygodnej informacji od starosty na badania do WOMP Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy? I czy takie badania by przeszedł. I nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i muszę ci powiedzieć, że jeżeli ten pierwszy lekarz który go będzie dopuszczał lub nie, do kursu na prawo jazdy, jeżeli zrobi wszystko poprawnie, to sprawa jest tutaj stosunkowo prosta. Oczywiście, zakładam, że ta osoba nie zatai swojego problemu, wtedy lekarz raczej skieruje tego kandydata na badania psychologiczne do psychologa transportu. I jeżeli wynik u psychologa transportu będzie pozytywny, lekarz ma pełne podstawy oprzeć się na tej opinii, no i nie powinien robić problemów z orzeczeniem lekarskim. Oczywiście zakładam, że stan zdrowia poza intelektem jest OK. Po tak przeprowadzonym badaniu nie ma potrzeby kierowania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no ale może się zdarzyć, że ta osoba stanie tam na jakąś komisję do spraw niepełnosprawności No i ta komisja skieruje, czyli skierowanie będzie z urzędu, ale z doświadczenia wiem, że często wystarczy wyjaśnienie o wcześniejszym przejściu badań psychologii transportu, no i sprawa się na tym Natomiast jaki będzie końcowy wynik badania lekarskiego u tego kandydata? I to nie ma znaczenia, czy u lekarza uprawnionego, czy w instytucji pod tytułem WOMP. Tak, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Sam opis tutaj niewiele wnosi. Decyduje konkretne badanie specjalistów. No, yy, trzeba też wziąć pod uwagę, że nie jest to ten najniższy stopień niepełnosprawności, czyli lekki, jest tutaj stopień wyżej, czyli umiarkowany, no i lekarz to powinien uwzględnić w swoim badaniu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, jeżeli masz jakiś komentarz do tego przypadku, czy osoby niepełnosprawne intelektualnie y, powinny być dopuszczane do y, prawa jazdy kategorii B, y, napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli natomiast nie jesteś jeszcze moim widzem, albo zasubskrybuj się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, albo obejrzyj kolejny filmik o badaniach kierowców, o badaniach psychologicznych kierowców.